Przechodzimy do punktu nr 1012. Ustalenie rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 roku. Kto gotuje? Bardzo proszę panią Tomaszę. Dziękuję panu. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Czyli proszę się przygotować do głosowania. Głosujemy w punkt nr 1012. Bardzo proszę, głosujemy za, przeciw, wstrzymujemy się. Wszyscy państwo wzięli się udział w głosowaniu. Przedstawię się na pana Krzysztofa Durka. Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Przyjmę proszę wynik. Głosów za 28, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie brałam udziału w głosowaniu, jedna osoba. Dziękuję, stwierdzam podjęcie uchwały. Według 1012.